właśnie robię ostatnie wyzwanie, żeby zdobyć nowe Porsche Mission R. Dobra, 200. Uuu, ciężko. 93? Ale to chyba będzie za mało, to miało być 96. O, jednak było dobrze, okej, super. No to w takim razie zdobyliśmy sobie właśnie również elektryczne Porsche Mission R. Odbieramy, jest to najnowszy samochód dodany do Forzy Horizon 5. O kurde, jak to wygląda. Mimo że to jest, wiesz, wyścigówka i tam nie ma specjalnie znaczenia, jak samochód wygląda, to i tak wygląda fantastycznie. Piękne Porsche'owe światła przez cały ten tył. Oczywiście samochód chyba nie może jeździć po drogach normalnych, no nie? Wygląda kosmicznie, wygląda przepięknie przede wszystkim. Jeden z takich fajniejszych moim zdaniem samochodów torowych jak do tej pory. No dobra, zobaczmy jak to jest. O, w ogóle cały dach przedszklony. Fajnie, że akurat noc jest, bo zobaczcie, ładnie to widać. O, kurde, piękna rzecz, no. Myśmy już robili taki odcinek o nowościach w Forzie Horizon 5 i część osób mówiła, że to Porsche faktycznie jest w rzeczywistości takie głośne, bo gdzieś tam oglądali może jakieś wideo na YouTubie czy coś. Mnie to zaskoczyło, wydaje mi się, że jest trochę za głośne jak na elektryka. A może tak silniki są zrobione, żeby właśnie jakoś tam auto brzmiało. Ale wiecie co, przed chwilą jechałem tym Nio EP9. No i tamten samochód jest jak przyklejony, też jest elektrykiem, ale jak przyklejony do tej drogi. Tutaj z kolei rzuca tyłek. Od razu to zauważyłem na tych pierwszych zakrętach. Zobaczcie, też spoilery się tutaj świecą. Mówię też, bo któryś... Dobrze mówię? Dobrze mówię. Któryś z poprzednich elektryków, czy z poprzednich samochodów, które testowaliśmy, też miał te świecące się spoilery. Chyba też to było Porsche, tak na marginesie. Jeśli wiecie, to przypomnijcie mi w komentarzach. Co wy na to? Za chwilę będzie dzień, to jeszcze lepiej sobie furę obejrzymy. I bierzemy się od razu za tuning, którego jestem ciekawy. Zobaczcie, ta jedynka kręci się do 12,5 tysiąca obrotów. Przynajmniej według tych zegarów, które są tutaj w Fordzie, a jak wiemy, całkiem nieźle odwzorowują to twórcy. Mamy także elektroniczną kamerę, którą bardzo ładnie widać teraz za kierownicą. Elektroniczną kamerę wsteczną. Mamy tylko jeden bieg. Chyba wystarcza, bo do 300 się rozpędzamy, także to jest jak na tory wyścigowe aż za dużo chyba, co? Chociaż może na niektórych torach taką prędkość uda się osiągać, dlatego że samochód jest na bank bardzo szybki. Zresztą jak prawie każdy samochód elektryczny, który jest droższy od Lamborghini, prawda? O, słyszycie? Posłuchajcie jeszcze, od zera obrotów nie, ale tak na wyższych obrotach słychać dokładnie taki sam dźwięk, posłuchajcie. Ja mam tu opony drogowe, ale samochód jest, no dobra, troszeczkę inaczej brzmi, ale niedużo, no nie? Prawie to samo. I bierzemy się za upgrade'y. Co my możemy do tego samochodu wsadzić? Oczywiście lepsze hamulce, ciekawe. Okej, możemy zrobić furę do driftu, ale mamy napęd na 4 koła, także do driftu. W ogóle jakie ładne są te koła w tym samochodzie. O, zobaczcie, bokach się robi, jak wejdziemy kamerą w trawę. Spoczko. Bardzo ładne są te koła, takie charakterystyczne opony wyścigowe, nieźle. Waży, ma 671 koni mechanicznych, ale aż 1000 Nm maksymalnego momentu obrotowego i 1500 kg wagi niecałe. Założyliśmy sobie trochę lżejsze, tak, 1500 kg wagi, ok. Z lżejszymi hamulcami wychodzi nieco lżej. No i możemy odciążyć furę do
1338 kg, co jest już no całkiem piórkową wagą, jak na samochód elektryczny. Okej, okay. Tutaj możemy sobie jeszcze jakieś dyferencjały powymieniać. Ja już robiłem parę elektryków na drift, no nie? Ten samochód chciałbym mieć taki jednak do ścigania się. Jestem ciekawy, czy w ogóle jakiekolwiek szanse bym miał na wyścigach. Wydaje mi się, że nie. Z tego co widziałem, to w trybie online teraz króluje Brabham w tej klasie, który, no jak się okazuje, jest bardzo potężny na zakrętach. I co, co nam się dzieje ze statystykami tutaj? Okej. Tak, te opony standardowe są dużo, dużo lepsze. Możemy dać większą szerokość, z tyłu też. Zobaczmy, co nam się tutaj dzieje z przeciążeniami. No, w sumie niewiele, niewiele dobrego. Tutaj możemy sobie jeszcze dystansiki dać. No, taki standardowy chyba tuning torowy możemy zrobić. Możemy sobie powiększyć felgę, jeśli by ktoś chciał. Ale to sprawia, że wzrasta nam waga. No i możemy oczywiście zwiększyć też moc. Ale samochód powędruje nam do klasy X i będzie totalnie bezużyteczny w Fordzie. Poza tym, że no, będzie bardzo szybki. 1147 koni mechanicznych i 1719 newtów. Wow. Okay, gotowi? Jedziemy. Dobra, a wydłużmy sobie ten bieg, bo coś czuję, że tutaj mocy nam starczy co najmniej na 350 km na godzinę. Ty. 320. Okej, wejdę w ten zakręt. Tak, zdaje się, że im szybciej jedziemy, tym lepiej dla samochodu. Trochę jeszcze jest nas sterowny, ale pewnie można by było jakimiś ustawieniami to zrobić, nie? W sensie zarzuca dupą po prostu. Tak mówiąc łopatologicznie. Teraz mamy mocno wydłużony bieg. W pewnym momencie tam widziałem, że było 350 km na godzinę. Okej! Przy wyższej prędkości zaczyna się trzymać. Powinniśmy chyba zwiększyć docisk tylnego skrzydła i może ze stabilizatorami coś tam podziałać, żeby trochę trudniej zrywał tą przyczepność na tylne koła. Łatwo ta dupa ucieka. Pana to. Kurde. 340? O, dobra, wyleciał, wyleciał. Kurczę, wydaje się szybki, no ale to jest klasa X, nie? Musielibyśmy spróbować zrobić tuning z tym ulepszeniem silnika, ale zostawić go w klasie S2. Udało mi się zrobić taki tuning bez problemu. Teraz zobaczmy. O, i to tyle. Więcej nie możemy otworzyć. To ciekawe. Tak. Nie wiem, na co tu patrzeć, bo tutaj są rzeczy elektryczne, których kompletnie nie mam żadnego pojęcia, jeśli chodzi o samochody. Jakieś węże, pewnie do chłodzenia, inne takie sprawy. Tutaj nic chyba nie możemy otworzyć. Zawsze sprawdzam to w samochodach, bo czasami, mimo że otworzymy te wszystkie drzwi, to jeszcze jakaś interakcja dodatkowa jest. Tak wygląda wnętrze. Zobaczcie, że jest też siedzenie tylko dla jednej osoby. H2O. Tam coś jest takiego dziwnego. Jeśli ktoś z was wie, do czego to może być, to walcie w komentarzach jak w siwy dym. I mamy wycieraczkę. Zobaczcie, nie zwróciliśmy na to uwagi, ale jest po środku wycieraczka. Idealnie po środeczku. Fajnie to wygląda. Ciekawe, czy jeździ po całej szybie, czy tylko po tej części dla kierowcy. Chyba po całej szybie, no bez sensu, żeby tylko po stronie kierowcy jechała, skoro kierowca musi też czasami patrzeć, wiesz, tam w prawą stronę, żeby widzieć na przykład szczyt zakrętu albo coś na tym. Tutaj w ogóle jakiś wentylator jest, jakieś węże, jakieś przyciski. Widzicie, że tutaj nie ma miejsca na luksusy, jest to samochód torowy, który, jak mniemam, zobaczymy w Fordzie Motorsport 8, nad którą prace cały czas trwają, ale no nie mogą się dotrwać, co? Udało się samochód wrzucić do klasy S2, nawet sobie wrzuciłem do niego takie ciekawe różowe malowanie. Wygląda ciekawie, nawet mi się podoba. I według tego, co pokazywały statystyki, to nie powinniśmy pojechać szybciej jak 360 km na godzinę. Ja się tylko zastanawiam, czy poradzę sobie tym samochodem w klasie S2. On jest wymaksowany teraz w S2. I czy poradzę sobie w tej klasie na wyścigach online.
Oj, wydaje mi się, że może być ciężko. I let's go. O, Porsche kontra Porsche. Jedziemy. Ty, faktycznie, Porsche kontra Porsche. To, ale to jest fajny pojedynek. Wow, ale się zajebiście trafiło. Ale czad. No dobra, tamto Porsche wystartowało genialnie. A ja próbuję tu walczyć z tą dupą. Z dupą to się całe życie walczy. O kurde, gościu się rozwalił, okej. To jest Porsche, to też jest nowy samochód w grze. Jak się zajebiście złożyło. On ma, tamto Porsche jest... tamto Porsche jest spalinowe. Moje jest elektryczne. Ale genialnie się złożyło. Nie mogę go opanować na tych zakrętach, a on właśnie na zakrętach powinien być genialny, ten mój samochód. Ciężko, ciężko. Nie widzę tego. Dogoniło mnie to Porsche. Kurde, jemu na pewno dupa nie uciekła. On jest tak fajnie aerodynamiczny, nam to Porsche. Jest genialny. Przyspieszenie typu też sobie zrobił lepsze chyba. Zobacz, jedzie na pałę, ty. No ładnie jedzie. A kontrolę stabilności toru jazdy mam włączoną. Ładnie pojechał. Ja się cały czas bałem o ten uciekający tyłek w moim Porszaku. Kurde, no ja widzę, że to będzie dobry samochód do driftu. On już rzuca tą dupą. Nie da się go ustatkować, kurde, na tych zakrętach. Próbuję tu różnych swoich sztuczek, ale zawsze ta dupa gdzieś tam ucieka. Mimo, że jest lekki według statystyk. Ech. Ale samochód wygląda absolutnie kosmicznie i fajnie jest go mieć w swoim zasobniku. A ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Hejas.